Pierwszy Marsz Równości w historii przeszedł w sobotę ulicami Gorzowa. Inicjatywa środowisk LGBT ma na celu walkę z homofobią i wykluczeniem. Jeszcze kilka dni wcześniej nie było pewne, czy w Gorzowie dojdzie do marszu. Prezydent miasta Jacek Wójcicki wydał zakaz organizacji imprezy, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Decyzję prezydenta zaskarżyli organizatorzy, a Gorzowski Sąd Okręgowy uchylił zakaz na 2 dni przed wydarzeniem. Organizatorzy zdecydowali się jednak na zmianę trasy marszu, który zamiast przejść przez centrum miasta, wyruszył z parku 750-lecia na Gorzowskim Górczynie i ulicami Piłsudskiego, Aleją Ruchu Młodzieży Niezależnej, zawrócił na Rondzie Ofiar Katynia i tą samą drogą wrócił do punktu wyjścia. Jesteśmy przeszczęśliwe, dziękujemy policji, bo wspaniale nas zabezpiecza. Bardzo dużo emocji, bardzo dużo radości. Nie możemy zapominać, czym jest Marsz Równości. Jest to walka o równe prawa, również grup dyskryminowanych, czy różnych grup wykluczonych, na przykład niepełnosprawnych. Także idziemy w marszu, żeby pokazać, że walczymy o takie postulaty. Jako osoba niepełnosprawna zostałam dyskryminowana bardzo często na różnych płaszczyznach życia społecznego, tak samo jak i LGBT, więc ja ich wspieram, oni mnie wspierają. Jestem zachwycony, to mój drugi marsz, pierwszy był w Zielonej Górze. Nie spodziewałem się takiej frekwencji, ale widać, że my, gorzowianie, jesteśmy naprawdę otwarci i to budujące. Przyglądam się tym postaciom, które tutaj dookoła obstawiają ten marsz, w ich emocje aż buzują, jest upał. Oni sobie sami podnoszą ciśnienie z niewiadomych, z nienadnych mi względów. No i wiesz, i raczej robią sobie krzywdę niż nam w tym wszystkim, także dużo współczucia i otwartości im życzę. Bardzo fajnie, tak. Tak, popieramy. Każdy ma prawo żyć i niech tak zostanie. Pierwszy Marsz Równości przyciągnął liczne rzesze gorzowian, zarówno tych, którzy życzliwie przyglądali się przemarszowi, jak i zagorzałych jego przeciwników. Nad bezpieczeństwem uczestników marszu czuwała policja. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że mogą być pewnego rodzaju perturbacje między organizatorami a osobami, które mogą wpłynąć na to, że po decyzji chociażby samorządu się odbędzie, natomiast policja była na to przygotowana. My przygotowaliśmy się tak, jakby ten marsz miał się odbyć, zresztą to widać. Asysta krocząca policjantów z oddziałów prewencji z Gorzowa, z Wielkopolski, którzy też mają bardzo duże doświadczenie w zabezpieczeniu tego typu wydarzeń. Póki co zdaje egzamin, chcemy mieć, aby zarówno mieszkańcy Gorzowa, uczestnicy, wszyscy ci, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu, mieli przekonanie, że w Polsce przestrzegana jest konstytucja, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Policja jest neutralna pod tym względem, my musimy być profesjonalni, oddziały prewencji, policjanci w kominiarkach to policjanci operacyjni, którzy z naturalnych względów nie mogą zostać zdekonspirowani, bo oni na co dzień wykonują czynności operacyjne. Czekamy jeszcze kilkaset metrów do mety, natomiast chciałem tutaj podkreślić, że dla nas ta operacja się na pewno nie kończy, bo są jeszcze szykowane przemówienia, różnego rodzaju wydarzenia, które my musimy do końca spełnić. W pierwszym Marszu Równości wzięło udział około 500 osób i oprócz kilku drobnych incydentów miał on spokojny przebieg. Organizatorzy zapowiadają już następną edycję imprezy.